Wiecie co, powiem wam, sam się wzruszyłem, jak tutaj przyjechałem, wiesz? No. Dominik mega pozytywny, nie? Chłopak. I Oskar też, nie? No. Jestem, jestem. Jakubi też udostępniał ten post na hotelowy wózek. Tak, no, no udostępniłem, no. No. Zobacz, tutaj mam dla ciebie takie. To jest na klucze. Zawieszka. Bryloczek, no. Bryloczek, wlepki. Tu masz zerer moto i z tego. No i ci zostawię więcej wlepek moich. Dobra? Aha. Jak będziesz miał sprzęt, to. Sobie nakleić. To sobie nakleić. Czy tam komuś da. To wszystko płaci. Zaraz, Elvis. No. Z domu wyjechałem. Odbierz, tak? A, dobra. Ja już ci wezmę ten kask. Odbierz na głowę. Tak. To jest za duże. O. Weź z Dominika. I połóż na jego wózek tutaj, tak? Ja bym to przywieźł, ale to jest za duże. No. Kocie łby. Ale ta okleina na becie to jest zarobista. Podoba ci się? No. Siedzisko teraz wleciało nowe. No siedzisko to nowe też widziałem. No, no. Wszystko od początku. A jak się fajnie teraz na kole lata z tym no. Siedziskiem. Skąd wyważy to koło? To niebieskie, to jest taczki? No. Od taczki, no. Pozdrawiam Pawła. No. Pozdrawiam Pawła. To Paweł założył. Nie, Paweł założył. O zbiórce. Mama ale też... niestety o, musicie mama. Jeść. O, mama powie o zbiórce. Mama powie o zbiórce. No zbiórka dobiega ale do kamery. Do kamery. No zbiórka trwa. Ogólnie czekamy na decyzję z PCPR-u, czy dostaniemy dofinansowanie. Prawdopodobnie dostaniemy. Nie na ślawie, tylko na kamery. Duże. No i jeszcze tydzień czasu. Mama nie lubi do kamery gadać. Jeszcze tydzień czasu mamy się wstrzymać z decyzją. Aha. No więc czekamy spokojnie. Ale zbiórka w ogóle a zbiórka ogólnie już... trwa. No to tam słabo ta zbiórka ogólnie idzie. Aha. Ale no mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dominik dostanie dofinansowanie jakieś w końcu. Mhm. I co będzie z tego dofinansowania? No prawdopodobnie 27 tysięcy złotych. No i co za to kupicie? Wózek. Wózek. Specjalny. Podobny do tego, ale inny. Aha, aha. I będziesz na tylnej ośce będziesz zasuwał? Nie wiem jak no, się no, on się podobno kręci w miejscu. Aha. Taki także to będzie taki, to filmik no, taki jest nagrasz, dla was. To filmik... Przyjedziecie jeszcze raz. Enduro. To takie enduro będzie. Enduro to ma największa pasja. Tak jest. A słuchaj, a... Ja ten wasz tekst znał. A jak będziesz go miał, to filmik nakręcisz i wyślesz? Mama. Czy mają jazdę prówną pierwszą? No. No okej. Okay. No, okay. A mogę to waszą piosenkę, puścić to waszą piosenkę? Możesz. O Eldura? Możesz. Ale puść na tym mama. Ja Dominik nie umiem też obsługi. To pisz i ten Elvis! To ja już wiem, to Jacek nas nagra, a my będziemy śpiewać. O. Może jednym, zapamiętam te słowa. Mama, chodź tu szybko! Enduro! To ma największa pasja i na czym żyć nie umiem. Enduro! Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro! Przeżyła kostra adrenalina. Enduro! Jak masz, to musisz czuć klimat. W twoim garażu stoi ta Tesla. Wciąż o niej myślisz, nie możesz przestać. Musisz to kochać, nigdy nie robić tu nic na opak. Ostre podjazdy, kroki w wiraże. To kocha każdy, tak jak za czasów. Mało lata, kocham nadal ten benzyny zapach. Na full, hejterom znów skacze gól. To przyjaciel twój. Hardcore jest tu, to sposób na życie, nie inaczej. Wiedzą o tym tylko prawdziwi gracze. Tego sportu najwięksi wyjadacze. Znów adrenalina skacze. Enduro! To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro! Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro! Krew w żyłach, ostra adrenalina. Enduro! Przepraszam. Zaczyna, to musisz czuć klimat. Ja tylko kocham. Bo to nie brokat. To masz odwagę, z tobą pojadę. Lecz bądź gotowy na stromy trawer. Tylny mózg, odpalam patę. Bez tego ani ruch.
w terenie, to pokochacie. Potem się spotkacie u Dominika. Ciel, ma we mnie brata, będę to kochał do końca świata. Lecę enduro, nie ręcz rowerem. To jedna rodzina. Enduro. To ma największa pasja, inaczej coś nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Myślisz, że jest żyła kontra adrenalina. Enduro. Jeśli już zaczynasz, to musisz czuć klimat. Ale muszę ci powiedzieć, to jest trudna piosenka. No, bardzo trudna. Enduro. To ma największa pasja, inaczej coś nie umiem. Enduro. 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 Jeśli już zaczynasz, to musisz czuć klimat. Komu jeszcze? Koniec. Bardzo dobry. Dzięki, Jacek. O, takiego filmiku to na YouTubach to nie było. Nie. Nie. I nie będzie. Nie? Jarek, co ty na to? Super. Co? Kurde, jest nie lubię tego. Teraz Jarek dopiero jest pod wrażeniem. Teraz to ci będzie duczył w domu. Kup mi enduraka, kup mi enduraka. To wyłączę na razie, nie? Dobra? Tak, potem się dobra. Rodzice Dominika nas ugościli. Nie spodziewaliśmy się w ogóle. Prawda, Cezary? Halo? Poczekaj. A, bo ściszyłem sobie. Poczekaj. Halo? No, teraz? No, teraz cię słyszę. Kurde, ściszył mi się. Spoko. Teraz cię słyszę. A wjeżdżamy jeszcze na jakąś stację przed tym, przed morzem? Wiesz co, no by trzeba było chyba nalać trochę paliwa, nie? No, no, by trzeba. Bo zrobiliśmy już... Ja zrobiłem 277 km, 177 zrobiłem. Dobrze mówię? Nie, 277. No ja mam 161 nakręcone. 160. No to ty zrobiłeś 200, bo masz 40. No. Stanąłem na skrzyżowaniu, ale już was gonię. Sympatyczni rodzice, nie? W ogóle cała rodzina, nie? Pewnie. Super, naprawdę. A, teraz w prawo, dobra, widzę. W prawo. Dobra, bo ja zamulam z tyłu za samochodem, ale już... Na Kokoszkowy, tak? Tak.
jestem za wami na ogonie. Ej, wam siedzę. Teraz staniemy na jakiejś stacji i centralnie na Jantar lecimy. Dziura. Akurat na zakręcie. O Bajtku. Musiałem nalać, bo już sushi tam było w środku w baku. Ja nakręciłem 186 km, a zatankowałem tutaj do pełna 10 litrów. To ja mam 200 nakręcone. Ej, no to w sumie wychodzi, że mało spaliła, nie? Mało, no. Mało. Jak 10 litrów zdalałem, a zrobiłem prawie 200? No to bardzo mało pali. Nie wiem, coś chyba jest nie tak. Tylko się cieszyć. Przywódca na przodzie. Co? Mówię, przywódca na przodzie. Przywódca spada. No, ty przywódca, a ja za tobą teraz. Teraz ja już na koniec nie idę. Upewniłem się, że nalałem benzyny. Do Gdańska mamy 22. A do celu 52. No to żabisko. Tu jest dobra droga. To. Nie wiem. Tam jest płatna autostrada. I tu gdzie jechać? Nie wiem. Chyba Pruszcz. Na
czuja pojedziemy. Może to tak wiesz, kieruje, a potem odbijemy gdzieś. Tak mi się wydaje. Tak jest, mam głosinę. I tam, tą obwodnicą, Eską gdzieś tam, siódemką, no. Siódemką przez Wisłę śmigniemy i już będziemy na drugiej stronie. Mamy raczej prosto, nie? Tak jest. Do domu nie jedziemy jeszcze. Nie, nie. A jeszcze mamy weekend. Na Łódź też nie. Na Pruszcz. Czuję zapach kontenerów już. Tych chińskich. Siemano. O, grochówka 50 metrów. Pruszcz, pozdrawiamy widzów z Pruszcza i z tego tutaj gdańskiego i z pod Bydgoszczy. Są dwa Pruszcze. Nie zapominajcie o tym spod Bydgoszczy, to jest fajna mieścina. Nabor tam warsztat ma. Najlepsze filmiki to u Nabora. Pozytywny koleś. Pozdrawiam cię na wolę. Właśnie ja tak się zastanawiam, żeby się wykąpać. Nie, ja się kąpię, nie?